kochani, chcę się podzielić takim, trochę się to robi taki cykl i mówimy sporo o tych czasach trudnych, które są, o tych rzeczach, które się dzieją. I chciałbym dzisiaj się podzielić tematem śmierci dla Pana, tematem lęku z tym związanym. Wiecie, w pierwszym liście do Koryntian jest napisane na początku, w 3 rozdziale: według łaski Boga, która została mi dana, jako mądry budowniczy położyłem fundament, a inny niech na nim buduje. Jednak każdy uważa, niech uważa, jak na nim buduje. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, drewna, siana czy ze słomy? Dzieło każdego będzie jawne. Dzień ten bowiem to pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Jeśli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma zapłatę. Jeśli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę. Lecz on sam będzie zbawiony, tak jednak jak przez ogień. To jest mowa o budowaniu Kościoła. To jest mowa o tym, że są budowniczy Kościoła i Kościół może być budowany z różnych materiałów. Może być budowany ze słomy, ze złota, srebra, z drewna, z siana, z drogich kamieni. Czyli to, co my jesteśmy budowani jako Kościół. Fundamentem jest Jezus, a naszym zadaniem jest siebie budować. Jest pewien budowniczy, Bóg wyznacza pewne osoby, które mają w głowie pewien plan, czy w sercu. I według tego planu to jest budowane. I teraz z jakich materiałów my będziemy budować? Czy będziemy budować ze siana, ze słomy, nasze życie, czy nasz Kościół? No tutaj jest napisane, że ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. To, co przychodzi na świat, to, co się dzieje na świecie, to jest ogień. On się zaczyna. Zaczyna się pewien ogień, zaczyna się pewne wypalanie. I teraz się będzie okazywało, przepraszam, coś na strunach głosowych, i teraz się będzie okazywało w tym ogniu, już po części się okazuje, z czego my budujemy nasze życie. Czy nasze życie jest zbudowane ze słomy, czy też z drogich kamieni, ze złota. Wiemy, że złoto ma dlatego taką wartość, bo ono się nie pali. Ono ma tą najwyższą wartość spalania. I jeśli zbudujemy nasze życie i nas samych i Kościół ze złota, z wartościowych rzeczy, no to przyjdzie ucisk, przyjdą trudne chwile, przyjdą prześladowania, a my się nie spalimy. A jeśli zbudujemy ze słomy, czy ze siana, czy z drewna, to jeśli czyjeś dzieło spłonie, to on poniesie szkodę. Lecz on sam będzie zbawiony, tak jednak jak przez ogień. Czyli przez ten ogień my przyjdziemy. Niektórzy tutaj odczytują, że to jest czyściec. Ale to nieprawda. Ten ogień to jest to wszystko, co się tutaj już na ziemi dzieje. Jeśli nasze życie będzie zbudowane na Jezusie, na fundamencie, jeśli będzie zbudowane z rzeczy, które są w ogniu wypróbowane już teraz, to my przetrwamy. A jeśli budujemy z takich materiałów, które się łatwo palą, to te rzeczy, które przychodzą na świat, one zweryfikują i one pokażą, co my mamy w sercu, co my mamy w życiu, jakim jesteśmy Kościołem. I dlatego mówimy o czasach ostatecznych, dlatego mówimy o trudnych fragmentach, które są w Biblii, nie uciekamy od tego. I chcemy po prostu być tymi, którzy budują ze złota, którzy budują z wartościowych rzeczy. Ewangelia Marka, 13 rozdział, 7 werset. Jezus mówi tak: gdy usłyszycie o wojnach i pogłoski o wojnach, nie lękajcie się. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu,
Będą też miejscami trzęsienia ziemi, a także głód i zamęt. To jest początek boleści. Jezus nam mówi. Jezus nie owija w bawełnę. Nie mówi, że będzie po prostu wata cukrowa wisiała na drzewach. Nie mówi, że będzie pięknie i kolorowo, że będzie piękny, wspaniały świat. Ale Jezus mówi, że będą, że królestwo przeciw królestwu, że będą miejscami trzęsienia ziemi, będzie głód i zamęt. To jest początek boleści. Jezus porównuje jego powtórne przejście do narodzin, do porodu. Są początkowe bóle, skurcze porodowe, potem one się nasilają, są coraz mocniejsze, aż w końcu jest poród. I tutaj jest użyte słowo, to jest początek boleści. Lecz miejcie się na baczności, bowiem będą was wydawać sądom i biczować w synagogach. Staniecie przed namiestnikami i królami z powodu mego, na świadectwo przeciwko nim. A Ewangelia musi być najpierw głoszona wszystkim narodom. A gdy będą was prowadzić, żeby was wydawać, nie martwcie się wcześniej, co macie mówić. Ani o tym nie rozmyślajcie, ale mówcie to, co wam będzie dane w tej godzinie. Nie wy bowiem będziecie mówić, ale Duch Święty. I wyda na śmierć brat brata, ojciec syna. Dzieci powstaną przeciwko rodzicom i spowodują ich śmierć. I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia. Kto jednak wytrwa do końca, będzie zbawiony. Jezus nam o tym mówi, zapowiada tą rzeczywistość. Naszym zadaniem jest wziąć te słowa. Naszym zadaniem jest uwierzyć w słowa Jezusa. Naszym zadaniem jest być przygotowanym. Naszym zadaniem jest wytrwać. Jeśli wiemy, co nas czeka, jeśli znamy te proroctwa, te zapowiedzi, to możemy się do nich przygotować. Możemy przede wszystkim po prostu przyjąć to do wiadomości, bo my to tak spychamy gdzieś podświadomie. Nikt z nas nie lubi takich rzeczy, takich rozmów i gdzieś to odpychamy od siebie. No tak, jakieś prześladowania, jakieś trudne sytuacje, trudne chwile, ale no, Jezus jednak nie mówi tego po to, żeby sobie mówić, ale żebyśmy wiedzieli, żebyśmy się odpowiednio przygotowali. I teraz chciałbym przeczytać z 20 rozdziału Dziejów Apostolskich, bo jakby ten fragment zainspirował mnie i tak Duch Święty mnie pobudził, żebym powiedział to słowo dzisiaj. I tu nie chodzi właśnie o to, że nie wiem, o straszenie jakieś, o jakieś... Naprawdę nie chciałbym mówić takich słów, ale one są w Biblii. Nie? Nie mówię tego słowa po to, żeby kogokolwiek straszyć, czy żeby budować jakąś taką atmosferę zagrożenia. Bo nawet jeśli ten koniec świata będzie za 20 czy za 50 lat, a może za rok, no to my i tak powinniśmy czytać te słowa, znać je. To są słowa Boże. To jest Biblia. Więc ja czytam tylko Biblię. W Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, mamy opis, jak Paweł tutaj wcześniej, to są podróże Pawła, on przemieszcza się z miasta do miasta i Paweł postanawia wyruszyć do Jerozolimy. Z Miletu posłał do Efezu, 20:17, zaczynam czytać. Wzywając do siebie starszych kościoła, a gdy przybyli do niego, powiedział: wy wiecie, jaki byłem przez cały czas wśród was od pierwszego dnia, kiedy przybyłem do Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród wielu łez i doświadczeń, które mnie spotykały z powodu zasadzek Żydów. Jak nie uchylałem się od niczego, co pożyteczne, od przemawiania, nauczania was publicznie i po domach. Oświadczając zarówno Żydom, jak i Grekom o pokucie wobec Boga i wierze w naszego Pana Jezusa Chrystusa. A teraz związany w duchu idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Wiem tylko, że Duch Święty poświadcza w każdym mieście, iż czekają mnie więzy i utrapienia. Lecz ja o to nie dbam, a moje życie nie jest mi tak drogie, bylebym tylko z radością dokończył mój bieg i posługę, którą otrzymałem od Pana Jezusa, aby dać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. A teraz wiem, że wszyscy, wśród których przebywałem, głosząc Królestwo Boże,
już więcej nie zobaczycie mojej twarzy. Dlatego oświadczam wam dzisiaj, że nie jestem winien niczyjej krwi. Tutaj dalej jeszcze Paweł pisze. I 36. Po tych słowach ukląkł i modlił się z nimi wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem i rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go. Smucąc się najbardziej z powodu tych słów, które im powiedział, że już więcej go nie zobaczą twarzą, nie zobaczą jego twarzy, i odprowadzili go na statek. Czyli Paweł przyszedł do kościoła, który wcześniej założył, przyszedł do Efezu. Paweł pisze list do Efezjan, czyli było miasto Efez. Bóg tam, Paweł założył tam kościół, zawołał liderów tego kościoła, mówi do nich. Widzimy, że Paweł się o nich troszczył jako apostoł, służył z całą pokorą, wśród łez, doświadczeń. Tutaj mówi, że nauczał publicznie i po domach, czyli spotykali się gdzieś w jakichś publicznych miejscach, spotykali się jako kościół i po domach i on ich uczył. I on im to wszystko przypomina. Mówi, że wiem tylko, że Duch Święty poświadcza, iż czekają mnie więzy i utrapienia. I Paweł, jakby idąc z Bogiem, głosząc Ewangelię, mówiąc to, co Bóg ułożył w sercu, on wie, co go czeka. On jest świadomy, Duch Święty mu to objawia. I potem czytamy dalej 21 rozdział. Po rozstaniu odpłynęliśmy i prostym kursem przybyliśmy na Kos, a nazajutrz na Rodos, a stamtąd do Patary. Znaleźliśmy statek, który miał płynąć do Fenicji. Wsiedliśmy na niego i odpłynęliśmy. A gdy zobaczyliśmy Cypr, zostawiliśmy go po lewej stronie, popłynęliśmy do Syrii i przybyliśmy do Tyru. Tam bowiem miano wyładować towary ze statku. Odszukawszy uczniów, pozostaliśmy tam 7 dni. A oni pod wpływem ducha mówili Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy. Po upływie tych dni odeszliśmy i wyruszyliśmy w drogę, a wszyscy z żonami i dziećmi odprowadzili nas za miasto, a uklęknąwszy na wybrzeżu modliliśmy się. A gdy pożegnaliśmy się ze sobą, weszliśmy na statek, a oni wrócili do domu. Pod koniec żeglugi z Tyru przypłynęliśmy do Ptelemajdy i powitawszy braci, spędziliśmy u nich jeden dzień. A wyszedłszy na zajutrz Paweł i my, jego towarzysze, dotarliśmy do Cezarei. Weszliśmy do domu Filipa, ewangelisty, który był jednym z 7 i zatrzymaliśmy się u niego. Czyli widzimy, że podróżują po Morzu Śródziemnym, płyną statkiem. W każdym porcie, gdzie się zatrzymują, odszukują braci, spędzają z nimi czas. Paweł tam się dzieli słowem, oni się modlą. Widzimy tutaj też taki ten fajny obrazek, wyprowadzają Pawła, który odprowadzają go poza miasto, klękają razem, modlą się. Widać, jaka tu była jakby zażyłość między nimi, jakie były relacje, że w każdym mieście oni odszukiwali tych braci, odszukiwali wierzących i mieli z nimi relacje. I wreszcie Paweł trafia do domu Filipa, ewangelisty. Miał 4 córki dziewice, 9 werset, które prorokowały. Kiedy tam mieszkaliśmy przez wiele dni, przyszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabos. Tutaj też jest ważne, kiedy tam mieszkaliśmy przez wiele dni. Przypominam, że Dzieje Apostolskie pisze Łukasz, ewangelista. On był towarzyszem Pawła i po prostu był takim dziennikarzem, który spisywał to wszystko. Czyli przychodzą z miasta do miasta, tam przebywali 7 dni, tam dzień. Tutaj znowu przez wiele dni mieszkali u gościa, mieszkali u brata, u Filipa, on miał córki, miał rodzinę, ale pomimo tego przez wiele dni mieszkali. To jest ta gościnność, tak? Biblia nas zachęca do gościnności, do otwartości, do tego, że tu nie było problemu, że ktoś kogoś przyjął w domu, że ktoś u kogoś był. Ktoś był w podróży i sobie pomagali w ten sposób. Kiedy tam mieszkaliśmy przez wiele dni, przyszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabos. Przybył do nas, wziął pas Pawła i związał sobie ręce i nogi i powiedział, to mówi Duch Święty. Tak Żydzi zwiążą w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan człowieka, do którego należy ten pas. Gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy,
my i miejscowi bracia, by nie szedł do Jerozolimy. Wtedy Paweł odpowiedział: co czynicie, płacząc i rozdzierając mi serce? Ja bowiem dla imienia Pana Jezusa jestem gotowy nie tylko dać się związać, ale i umrzeć w Jerozolimie. A gdy nie dał się przekonać, ustąpiliśmy, mówiąc: niech się stanie wola Pana. Po upływie tych dni wzięliśmy swoje rzeczy i ruszyliśmy do Jerozolimy. Jezus nam, wiecie, nie było wtedy pisma. Przyszedł prorok Agabos. Paweł miał te rzeczy, czytamy o tym rozdział wcześniej. Duch Święty już mówił do Pawła, że idziesz do Jerozolimy, czekają cię więzy. On już to wiedział wewnątrz. Miał to wewnętrzne świadectwo. Docierają do Cezarei. Przychodzi Agabos i mówi: przybył do nas, związał sobie ręce, nogi i powiedział, czyli wziął pas, związał sobie ręce i nogi, zrobił taki proroczy gest. To nie było tylko, że wziął, on po prostu sobie związał. To jest, no właśnie, proroczy gest. Tak Żydzi związą w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan człowieka, do którego należy ten pas. No jak uczniowie reagują? Gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy go, my i miejscowi bracia, aby nie szedł do Jerozolimy. Nie, nie, idź tam. Paweł, zostań, bo cię zabiją. Popatrz, proroctwa, w ogóle tego. A Paweł odpowiedział: co czynicie? Dlaczego tak robicie? Ja dla imienia Pana jestem gotowy nie tylko dać się związać, ale i umrzeć w Jerozolimie. On wewnątrz już był, on mówi tutaj: jestem gotowy. Myślę, że to jest taki słowo klucz. Jestem gotowy. On wewnętrznie był przygotowany na to. My z takiego humanistycznego sposobu myślenia, z takiego patrzenia: nie, bracie, żeby się nie stało, róbmy dobrze, żeby było dobrze. Nie, ciągle ma być dobrze. A tutaj się okazuje, że Bóg wkłada w Pawła, w jego serce, w jego wnętrze pewne rzeczy. Czytamy te słowa, które Jezus powiedział: będziecie stawiani przed namiestników i królów, aby na świadectwo dla mnie. Czyli Paweł trafił do więzienia. On mógł dalej głosić, mógł dalej, no właśnie, rozszerzać królestwo, ale on trafił do więzienia, został zniewolony. Ale Bóg miał plan i Paweł się dopasował do tego planu. Tu nie chodzi o nasze plany, o to, co my chcemy, jakie my mamy wizje, ale o to, co Bóg robi. Mamy być posłuszni Bogu w tym. Bóg chciał, żeby Paweł trafił aż do Rzymu, do Cezara. I niesamowite jest, zachęcam was w ogóle, żeby sobie przeczytać 21, potem 22 i dalej. Paweł trafia do Jerozolimy rzeczywiście. Rzeczywiście Żydzi go łapią. Rzeczywiście chcą mu tam zrobić krzywdę. Rzymianie go przejmują. Ale co robi Paweł? A Paweł za każdym razem: mogę coś powiedzieć? Bo oni tam go oskarżają. No i mamy, i czytamy mowy Pawła. Ale Paweł nie mówi tak: no pójście mnie, co wy robicie, przecież no jakoś nie próbuje się z tego wymanewrować. Ale co on robi? Kiedy ma przed sobą zgromadzenie Żydów, którzy go oskarżają, on staje i mówi o Jezusie. Odważnie mówi o Jezusie. To nie było takie coś, że on właśnie chciał się wymiksować z tego, że się bał, że go za chwilę złapią, że mu za chwilę coś zrobią. On tu opowiada im swoje świadectwo. Opowiada o tym, co Bóg dla niego zrobił, jak mu się Bóg objawił. Kiedy zaczyna mówić o Jezusie, oni krzyczą, chcą go zabić. Wtedy ci Rzymianie go ratują, wynoszą go wręcz stamtąd. Potem tu jest takie fajne: a gdy doszło do wielkiego wzburzenia, dowódca, obawiając się, aby Pawła nie rozszarpali, rozkazał żołnierzom zejść, wyrwać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy. A następnej nocy Pan stanął i powiedział: bądź dobrej myśli, Pawle, tak bowiem, jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, musisz świadczyć w Rzymie. Czyli przychodzi kolejne potwierdzenie prorocze. Pan stanął przy mnie, Jezus przychodzi i go wzmacnia w tej sytuacji, w tym, co Paweł ma zrobić. Ale tutaj jest: kiedy znalazł się na schodach, doszło do tego, że żołnierze musieli go wynieść z powodu naporu tłumu. Tłum bowiem szedł za nim, wołając: zgładź go, zgładź go.
A gdy Paweł miał być wprowadzony do twierdzy, zapytał dowódcy, no tutaj już dalej, ale jest takie fajne, teraz nie pamiętam tego zdania, że Rzymianie go wzięli, w ogóle tamci oskarżają go Żydzi o różne rzeczy, a Rzymianie go biorą i jeden z żołnierzy, tam dowódca mówi, ubiczujcie go, żeby się dowiedzieć, o co oni go oskarżają. Czyli ubiczujcie jego, żeby się dowiedzieć, o co go oni oskarżają. Zamiast się zapytać tamtych, o co go oskarżają, no to kazał biczować Pawła, żeby się dowiedzieć, o co go oskarżają. No i Paweł się wtedy odwołuje do Cezara i tak dalej. Ale widzimy tą postawę serca Pawła. On jest nastawiony, jego życie jest nastawione na to, żeby służyć Panu do końca, żeby się nie dać, żeby dawać świadectwo. I on nawet ma po prostu zagrożenie życia, oni go za chwilę rozszarpią. On dalej staje i mówi o Jezusie odważnie. Wczoraj Wojtek Orzeł opowiadał, jak głosili Ewangelię we Wrocławiu, podczas tych rozruchów, tam, jak kobiety protestowały, były te rozruchy na mieście. Stał i opowiadał o Jezusie i głosił Jezusa. I jak powiedział, że on nie jest katolikiem, czy że wierzy w Chrystusa, no to po prostu tam była jakaś kontrmanifestacja innych. Z tej strony były kobiety protestujące z tymi strzałkami, z drugiej strony byli tacy radykalni katolicy, a on był pośrodku, oni głosili Ewangelię. No i mówi, że jak zaczął opowiadać o Jezusie i tam powiedział, że no ja nie jestem katolikiem, bo oni tam mu zarzucali, ci od tych z tymi błyskawicami zarzucali mu tam różne rzeczy. Mówi, no ja nie jestem katolikiem. No to jak tam ci usłyszeli, że on jest katolikiem, to zaczęli w niego kamieniami rzucać. No, nie to ci ze strzałkami, tylko tam ci drudzy, po prostu. No. Ale to widzicie, to już dochodzi do tego dzisiaj na polskich ulicach, nie? Bo ja tego powiadam, że jest to obrzucony kamieniami. Znaczy, kiedy głosił Ewangelię. Paweł był w sercu przekonany do tego wszystkiego, miał nastawiony, on był zdecydowany. I Paweł mówi tak jeszcze w liście do Filipian. Biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. Paweł mówi, biegnę do mety. Ja chcę wykonać to, co Pan włożył w moje serce. W liście do Filipian mówi tak też. Zgodnie z moim gorliwym oczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz z całą odwagą, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Tu jest to niesamowite sformułowanie. Uwielbiony będzie przez moją śmierć. Czyli możemy uwielbiać Boga grając na gitarze, możemy uwielbiać Boga żyjąc w właściwy sposób, będąc świadectwem, pomagając innym, ale możemy też uwielbić Boga przez swoją śmierć. Tylko to musi być to złoto. To złoto w naszym życiu. To totalne nastawienie na Jezusa. To, że co z tego, że cały świat zyskam, ale na swojej duszy szkodę poniosę. Co z tego, że cały świat zyskam? Ten ogień, on wypróbuje, co w nas jest. On wypróbuje, jak będzie się zachowywał nasz Kościół, nasza wspólnota, kiedy przyjdzie jeszcze większy ucisk, jeszcze kiedy te bóle będą się wzmagały. Jak my będziemy reagować na siebie? Czy się zamkniemy? Czy będziemy egoistami? Czy będziemy wyizolowani? Czy będziemy się bać? Czy będziemy się zapierać? Czy będziemy wydawać siebie nawzajem? Brat wyda brata. I mówić, oni się tam spotykają. Oni zrobili to albo tamto. Po to, żeby uzyskać jakąś korzyść. Albo po to, żeby nie stracić życia. Czy raczej będziemy woleli stracić życie, niż zaprzeć się Chrystusa i braci i siostry. To są realne rzeczy, które dzisiaj każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy tak jak Paweł możemy powiedzieć, ja jestem gotowy nie tylko iść do więzienia dla Jezusa, ale też dla Niego umrzeć. Bo On oddał życie dla mnie. Tak jak jest napisane w liście do Koryntian chyba, teraz tak na szybko, 2 Koryntian 4. Miłość Chrystusa przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. A umarłszy za wszystkich,
a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. Nie żyje dla siebie, ale żyje dla Jezusa. I to jest to złoto. Bo jeśli dziś żyjemy dla siebie, jeśli nasze pragnienia, motywacje życiowe są inne, to to spłonie. No jeśli będzie motywacją mojego życia dorobienie się tutaj, no to przyjdzie zapaść ekonomiczna i to spłonie, tak? Czyli to nie jest złoto, to jest słoma. Jeśli moją motywacją jest, nie wiem, są relacje, to, że na przykład moja rodzina biologiczna jest dla mnie tak ważna, to jest ważne, okej, ale to może być drewno. Bo jeśli ojciec i matka mnie wyda, albo syn, córka, no to przyjdzie ogień, który zweryfikuje, czy to będzie spalone, czy nie. Czy moja relacja jest najpierw Jezus, a potem ojciec, matka, potem dzieci, potem mąż, żona i wszystko wokół. Jeśli to złoto, ta relacja z Jezusem będzie na pierwszym miejscu, to przyjdzie ogień, ale wiecie, ogień nie spala złota. Właśnie złoto jest dlatego tak drogie, bo wrzucisz złoto do ognia i ono się nie spali. Wszystko inne się spali, a tylko złoto zostaje na końcu. Ono jest dlatego tak drogie i tak stabilne. I dlatego tak dużo nam pokazuje, Bóg specjalnie zrobił chyba złoto, po to, żebyśmy to rozumieli. Jeśli ja buduję swoje życie na tym, żeby się czuć dobrze, no to przyjdzie ogień ucisku i tych rzeczy, które się dzieją w świecie i ja się nie będę czuł dobrze. I spłonę. To, z czego buduję, po prostu zostanie rozwalone. Aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. Jeśli żyjemy dla Jezusa, jeśli żyjemy dla Królestwa, dla Jego celów, to budujemy ze złota. To przyjdą różne rzeczy na ten świat. Dziecko cię wyda, ojciec, matka, brat w kościele. Jeśli kościół jest dla ciebie, czy wspólnota jest dla ciebie wszystkim, a nie Jezus, no to przyjdzie ogień, i brat z kościoła cię zdradzi. No i co? I zaprzesz się Jezusa wtedy? Czy odpadniesz od wiary? No nie. Tak nie powinno być. Żyjemy dla Niego. I teraz jeszcze Marek 12. Marek 13. Gdzie to jest? Nie, przepraszam, chcę przeczytać teraz Mateusz 16:21. Tak będzie lepiej. 16:21. I odtąd zaczął Jezus tłumaczyć swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych, od naczelnych kapłanów, uczonych w piśmie i być zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstać. A Piotr, wziąwszy go na bok, zaczął go strofować, mówiąc: zmiłuj się nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Lecz on odwrócił się i powiedział do Piotra: odejdź ode mnie, szatanie, jesteś dla mnie zgorszeniem, bo nie pojmujesz tego, co Boże, ale tego, co ludzkie. Jezus jest naszym mistrzem, nauczycielem, może powinienem zacząć od Jezusa, zacząłem od Pawła, ale ta sama postawa, Jezus dokładnie wie, co się będzie działo. Jezus zna proroctwa na swój temat. Wie, że musi iść do Jerozolimy, że musi wiele cierpieć od starszych, od naczelnych kapłanów, uczonych w piśmie i być zabity. A trzeciego dnia zmartwychwstanie. I Piotr oczywiście, tak samo jak tam przy Pawle byli ci uczniowie, nie przyjdzie to nigdy na ciebie, przestań, co ty mówisz, nie idź do Jerozolimy, nie rób tego. A Paweł miał tą postawę, która była w Jezusie i on mówi: jestem gotowy umrzeć dla Jezusa. Jezus mówi: ja jestem gotowy umrzeć. To musi się wykonać, bo ja przyszedłem po to. Ja przyszedłem, aby dać świadectwo prawdzie, aby zrobić to, do czego Bóg mnie powołał. I Jezus się tego nie bał i jeszcze powiedział do Piotra: idź precz, szatanie. Dlaczego? Bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Jak my często myślimy i patrzymy na życie po prostu po ludzku. Panie, weź ode mnie to prześladowanie, weź ode mnie te trudności, weź ode mnie to, weź ode mnie tamto, nie?
nie mówię tutaj o rzeczach, które diabeł wkłada w nasze życie, ale mówię właśnie o prześladowaniach. Dlaczego oni tak o mnie mówią? Dlaczego się ze mnie śmieją? Dlaczego chcą mnie wtrącić do więzienia? Dlaczego wyłączyli mnie z systemu? Dlaczego próbują mnie zabić? To są rzeczy, które realnie już mogą być w naszym życiu. A Jezus mówi, idź precz, szatanie. Czyli takie myślenie, próba ucieczki, próba wymiksowania się z tego, no to nie bardzo. I teraz nie wszyscy, może wszyscy, a może nie wszyscy, nie wiem, stracimy życie z powodu Jezusa. Ale wszyscy powinniśmy być na to gotowi. Wszyscy powinniśmy mieć tą postawę tak jak Paweł. Ja dla Pana nie tylko gotów jestem iść do więzienia, ale jestem też gotów umrzeć. Paweł, jak mówił te słowa, to on miał około 60. To był doświadczony człowiek, on był wyszkolony. Nam się też tak wydaje, że ten Paweł to taki był młody, może tam... Ale on prawdopodobnie, tak tam gdzieś źródła historyczne mówią, się nawrócił około 40 w ogóle. Potem te lata takie na pustyni był, tam zaczął trochę działać na początku, ale szybko był skonfrontowany, potem był trochę na pustyni, potem rozpoczął te swoje podróże, miał 50 lat, potem 60 lat, kiedy zaczęły się dziać te rzeczy. On był człowiekiem, który już to rozumiał, który do tego doszedł, który dorósł do tego. I on wiedział, że on chce umrzeć dla Jezusa. On jest zdecydowany na to. I może przeczytam jeszcze w Apokalipsie 13:10, w objawieniu. Jeśli ktoś do niewoli bierze, do niewoli pójdzie. Jeśli ktoś zabija mieczem, mieczem musi zostać zabity. A tu jest cierpliwość i wiara świętych. Prawdopodobnie nie wszyscy stracimy życie, nie wszyscy, nie wiem, umrzemy, nie wszyscy pójdziemy do więzienia. Być może tak, a być może nie. Pytaj się Pan, bądź otwarty. Szukaj Bożej woli, szukaj Bożego prowadzenia, ale przede wszystkim musimy usunąć z naszego serca strach. Pamiętacie młodzieńców z Księgi Daniela? Oni tam po prostu nie zaparli się Boga. Nabuchodonozor ich przyciskał. Daniel, Księga Daniela, 3 rozdział. Szadrak, Meszek i Abednego odpowiedzieli królowi. Nabuchodonozorze, my się nie martwimy tym, co odpowiedzieć. Nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z pieca rozpalonego ogniem i z Twojej ręki. Czy wyrwie nas królu, czy nie wyrwie, niech Ci będzie wiadomo, królu, że nie będziemy chwalić Twoich bogów, ani nie oddamy pokłonu złotemu posągowi, którego wystawiłeś. Oni byli zdecydowani, czy nas Bóg wyrwie z tego pieca, czy nie wyrwie. Czy pójdę do więzienia i zetną mi głowę, czy pójdę do więzienia i zostanę uwolniony w ponadnaturalny sposób, tak jak też mamy przykłady w Dziejach Apostolskich. Jak byli wyprowadzani przez anioła, jak kajdany spadały z ich rąk. To jest, wiecie, takie poddanie się na 100%. To super jest to zdanie. Czy wyrwie nas królu, czy nie wyrwie, niech Ci będzie wiadomo, że nie będziemy chwalić Twoich bogów. Nie będziemy się kłaniać. I dzisiaj coraz bardziej jest ta presja, że jeśli nie zrobisz tego, co Ci mówią, to nie dostaniesz tego czy tamtego. I myślę, że to są właśnie te początkowe bóle, to są te pierwsze rzeczy, które przychodzą, ale to będzie się nasilać. I jest niesamowite porównanie, jak można ugotować żabę. Jak wrzucisz żabę do wrzącej wody, no to ona wyskoczy i jej nie ugotujesz. Ale jak wrzucisz ją do zimnej wody i zaczniesz delikatnie podgrzewać, to ta żaba siedzi sobie i mówi, o fajnie, ciepełko. Potem mówi, o już jest dużo lepiej, jacuzzi, bąbelki już są. Ta żaba sobie siedzi zrelaksowana, a ta woda się po prostu gotuje i ona nie ucieka, bo robi jej się coraz fajniej i coraz cieplej. Ale przychodzi moment, że nagle jej zielona skórka robi się brązowa i już jest ugotowana. Tak się gotuje żabę, czyli pomalutku. Nie wrzuca się jej do gorącej wody, ale pomalutku się podkręca, w końcu woda zaczyna
się gotować. Piżama też się ugotowuje razem ze spodem. I po żabie. I dzisiaj myślę, że to samo dzieje się tutaj. Pewne rzeczy pomalutku są podkręcane. A my sobie siedzimy w tym i mówimy, o, jacuzzi. Tylko, że trzeba wyskoczyć już z tego jacuzzi od razu. Trzeba być świadomym tego, co się dzieje. I trzeba mieć tą postawę wewnętrzną, że nie będę się kłaniał pieniądzowi, nie będę się kłaniał ludziom, nie będę się kłaniał bożkom, nie będę się kłaniał fałszywym ideom. Nie dam się. Nie ma opcji. Czy mnie to będzie kosztowało życie, czy więzienie, czy bankructwo? Nie. Nie ustąpię ani na krok. Tu jest tak napisane. Czy nas wyrwie, czy nie wyrwie, niech ci będzie wiadomo, królu, że nie będziemy chwalić twoich bogów, ani się kłaniać. Wtedy Nabuchodonozor napełnił się wściekłością. Także wyraz twarzy zmienił się wobec Szadraka, Meszaka i Abednego. Wydał rozkaz, aby rozpalono piec 7 razy mocniej niż zwykle rozpalano. Najsilniejszym ludziom ze swojego wojska rozkazał związać Szadraka, Meszaka i Abednego i wrzucić do pieca rozpalonego ogniem. Wtedy związano tych mężczyzn w ich płaszczach i ubraniach, ich czapkach i szatach, wrzucono ich do środka pieca rozpalonego ogniem. Ponieważ rozkaz króla, który przynagrał, aby piec był bardzo rozpalony, płomień ognia zabił tych ludzi, którzy wrzucali Szadraka, Meszaka i Abednego. A ci trzej mężowie, Szadrak, Meszek i Abednego, wpadli związani do środka pieca rozpalonego ogniem. Wtedy król Nabuchodonozor zdumiał się, powstał spiesznie i zapytał swoich radców, czy nie wrzuciliśmy 3 związanych mężów do środka ognia? A oni odpowiedzieli królowi, prawda królu? A on odpowiedział, oto widzę 4 mężów rozwiązanych i przechadzających się wśród ognia i nie odnoszą żadnej szkody, a wygląd 4 osoby podobny jest do Syna Bożego. Jezus był z nimi. W Starym Testamencie Jezus był z nimi. Wrzucili 3, a wśród ognia chodzi 4. I to jest to, co... To jest nasze życie. Ten świat, ten system będzie nas wrzucał do rozpalonego ognia. I ten ogień będzie rozpalany jeszcze bardziej. Ale jak my się nie damy, to Jezus sam będzie walczył o nas. I ten król potem uznał, że jest jeden Bóg na niebie. Tylko Jahwe jest Bogiem. To, czy mamy Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, kiedy Szczepan jest kamienowany. Tak samo, oni go złapali, zabijemy cię, co ty głosisz? A on mówi, czekajcie, ja się obronię. I zaczyna im opowiadać. Mówi, Jezus jest Panem, Jezus jest Królem, Jezus jest jedynym Bogiem, On jest Mesjaszem. No zamiast się wycofywać i zamiast jakoś uratować swoje życie, on jeszcze wykorzystuje sytuację, że stoją i słuchają, no to zaczyna im głosić. I oni zaczynają go kamionować. A wtedy Paweł po prostu zmieniła się wygląd jego twarzy, jak anioł zaczął wyglądać i mówi, widzę Syna Człowieczego, widzę Boga, widzę Jezusa. I opadł na kolana i zabili go. No tam on widział Jezusa, ale jego życie zostało zabite. Jego ciało. Tutaj Jezus przyszedł i ich uratował. Ja nie wiem, jak będzie w moim przypadku. Ja mam być gotowy. Ja mam być w Bogu. Mam mieć życie zbudowane ze złota. Bo te rzeczy, które będą przychodzić, będą po kolei wypalać w nas. Tą słomę, to siano, to drewno, te kamienie. Aż zostanie tylko to najważniejsze. I no jak to zrobić? No przede wszystkim na modlitwie przełamać trzeba ten strach w sobie. Bo ja wiem, że każdy z nas, ja też się bałem pewnych rzeczy. Dzisiaj też jeszcze, jakbym tam się, nie wiem, zastanowił, mogę sobie pomyśleć o moich dzieciach. No ale muszę znać słowo, które mówi, że jeszcze nie widziano, żeby dzieci sprawiedliwego żebrały o chleb. Nawet jak mnie ktoś zabije, to nie będzie tak, że moje dzieci po prostu katastrofa. Nie, Biblia mi obiecuje, że moje dzieci będą zaopatrzone przez Boga, nawet jeśli moja głowa spadnie w jakiś sposób. Mamy Boże obietnice, to Bóg się troszczy, to Bóg zaopatruje, to On jest tym, który wszystko układa.
trzeba rozumieć, po co jest śmierć. Krew Jezusa woła mocniej niż krew Abla. Ona woła, czyli przelana krew woła. Przelana krew w duchowym świecie ma niesamowitą moc. I Bóg nie dlatego czasami pozwala, żeby jacyś święci zostali zabici, że tak się Bogu tam po prostu jest jakiś taki sadomaso i sobie ludzi lubi popatrzeć czasami. To nie o to chodzi. Jak są zabijani jego ludzie. To nie o to chodzi. To jest duchowa wojna. To samo, co zrobił Jezus. Bóg nie patrzył na Jezusa i po prostu pozwolił na to po to, żeby Jezus się męczył i żeby zobaczyć, ciekawe, czy wytrzyma. Nie, to nie o to chodzi. Tylko to była duchowa wojna o cały świat. I dzisiaj tak samo. Pamiętam, widzimy, że w Biblii, jak Szczepan był kamionowany, jego krew była przelewana, to Paweł na to patrzył. Jako oprawca, jako morderca. Ja wierzę, że to zrobiło coś w sercu Pawła, że on potem się nawrócił. Jak on widział, jak Szczepan po prostu jest radosny, rozanielony i w ogóle się nie przejmuje tym, że umiera. Wiecie, to pokazuje tym oprawcom, tym, którzy są wokół, że ty naprawdę kochasz to, za co umierasz, że ty naprawdę masz sens, że ty naprawdę widzisz coś dalej, że nie widzisz tylko śmierci. Ludzie widzą tylko śmierć i nie widzą nic dalej. Jezus mówi, że ja mam iść do Jerozolimy, być ubiczowany, umęczony i zmartwychwstanę. Zawsze jest to ten koniec. Paweł tak samo mówi o tym, przecież on jest świadomy tego, że dostanie nagrodę, że tam będzie dobrze, że tam będzie lepiej. Jeśli widzimy to dalej, to dużo łatwiej nam się zgodzić na to, co jest po środku. Jeśli widzimy cel, i tą nagrodę, i tą chwałę Królestwa, nie możemy być motywowani strachem przed Bogiem, strachem przed piekłem, czy jakimikolwiek innymi rzeczami, tylko tą motywacją naszą powinien być Bóg, by spotkać się z Nim, być z Nim, kochać Go. Jeśli my nasze serce w naszej relacji z Nim tak nastroimy, że będziemy Go tak bardzo chcieli, no to nieważne, co się wydarzy po środku. Musimy sobie uświadomić, że śmierć fizyczna to jest tylko przejście przez jakieś drzwi. Dzisiaj ludzkość zrobiła ze śmierci takie, o, śmierć. Przez całe wieki, przez tysiąclecia po prostu ludzie umierali, rodzili się. Nikt z tego nie robił takiego halo, jak my dzisiaj, nie? Że a umarł tam ktoś, a coś. No normalnie, no żyli, umarł, nie? My mamy takie, wiecie, podkręcone to bardzo, emocjonalne, tak gdzieś ten humanizm i to skupienie na człowieku, on to pod tak, że to taka tragedia. Nie, śmierć ciała nie jest tragedią. Ważne, jak żył. Ważne, co będzie potem. Że jeśli się odpowiednio zmotywujemy, jeśli zobaczymy prawdę, która jest poza śmiercią, jeśli zobaczymy, co Bóg mówi, co obiecuje, jeśli zobaczymy, tak bardzo chcemy, żeby się ludzie nawracali. Wiecie, czasami po prostu trzeba umrzeć przed kimś, żeby się ten ktoś nawrócił. Bo Bóg zna jego serce. Czasami to jest taka skamielina, że dopiero w momencie, jak ktoś zobaczy, że ty umierasz z uśmiechem na ustach, to się nawróci. No warto? Warto. No nawróci się, nie? No czasami mogę żyć całe życie i ludzie nie słuchają, a potem jedna osoba się nawróci. No i dla jednej osoby warto to robić. Jedna osoba będzie zbawiona. Ktoś powiedział, że jak zbawisz jedną osobę, to tak jakbyś zbawił cały świat. To jest takie porównanie. Ta jedna osoba jest najważniejsza. Jeśli moja śmierć i to, jak będę umierał, ma komuś złamać serce i otworzyć go na Boga, to niech tak będzie. To Bóg decyduje. Ja oddaję się Bogu, niech mnie używa. Nie? A Bóg robi tak, że ta krew męczenników woła. I ta krew powoduje w duchowym świecie niesamowite zmiany. Ona łamie diabelską strategię. To jest krew uwielbienia. Wiem, że diabeł nienawidzi uwielbienia, on ucieka od uwielbienia. A kiedy my uwielbimy Boga śmiercią, to nasza krew powoduje na danym terenie, właśnie tak jak byli męczennicy, którzy wchodzili do danego kraju, byli zabijani. Poczytałem też takie świadectwo w Korei Południowej, jak tam ludzie, Amerykanie przyjeżdżali, ewangeliści na początku XX wieku, oni wszyscy byli zabijani. Tam była taka nienawiść do chrześcijan, że oni tylko wychodzili ze statku i od razu im głowę ścinali. Ale oni i tak szli. I ta krew sobie tam już była, zaczęła wołać, zmieniała duchową atmosferę i następni przychodzili, już szli dalej.
Gdzie to, nie mam tutaj tablicy, ale, ale to można narysować coś takiego, że idziesz, tu jest jedna, jedna strona góry, tu druga, a tu masz przepaść. I po prostu czasami w tej przepaści musi tam się znaleźć ze 2-3 ciała, żeby inni mogli przejść górą. Tylko jak ja będę myślał o sobie tylko, że ja mam przejść górą, nie, bo właśnie my jesteśmy indywidualistami za bardzo, my za bardzo myślimy o sobie, a my mamy raczej myśleć jak mrówki, jak pszczoły, które jestem częścią ula i pracuję na rzecz stada, na rzecz ula, a nie żebym ja tylko przeżył. Ja czasami muszę urządzić, muszę zaatakować tego szerszenia tam z 5 innymi kolegami, umrzeć, żeby szerszeń nie wszedł do środka i nie zniszczył całego gniazda. To jest zupełnie inne myślenie. My myślimy indywidualistycznie, humanistycznie, a powinniśmy zacząć myśleć jako społeczność, jako Kościół, jako Boży ludzie. I wtedy, okej, ja pójdę, ja tam spadnę do tej dziury, ty pójdziesz za mną, spadniesz do tej dziury, ale następni przejdą i rzeczy będą wykonane, nie? Czyli moja śmierć nie idzie na marne. To, że ja nie żyję dzisiaj tutaj w świecie, to jest nieważne. Ale po mnie, jakby będą mogli przejść, ja zasypuję tą dziurę. Sorry, że tak czarny humor trochę, ale i mówię w takimi obrazami, ale no taki już jestem. Ale rozumiecie, że to jest nieważne. Ja biorę udział w czymś wielkim. Moje życie Bóg używa, aby zrobić coś wspaniałego w tym świecie, aby zbawić kolejne osoby. I ja dostanę nagrodę za to. To, że padnę tutaj po drodze, to nic. To, że pewne rzeczy stracę, to nic. Jezus mówi, że jeśli stracisz życie, zachowasz je. No i wiecie, po prostu musimy sobie myśleć, dopuszczać te myśli. Ja takie mam przekonanie, że dzisiaj mówię to po to, aby to było w nas, żebyśmy nie byli w tym takim świętym, w cudzysłowie, spokoju, który on wcale nie jest święty, to jest diabelski spokój. Bo rzeczy się dzieją na świecie, a my sobie tak próbujemy, a to jeszcze nie, a jeszcze tutaj może jeszcze się trochę pobujam. Nie, Bóg mówi, weź to przemyśl. Czy ty jesteś gotowy, tak jak Paweł, czy jesteś gotowa oddać życie dla Jezusa? Zaufać Mu w tym, że oddajesz Mu to życie i On go po prostu nie wyrzuci do kosza, że to nie będzie bezsensowne. Jeśli będziesz w więzieniu, czy jeśli będziesz skazany na śmierć, to nie jest bezsensowne. To ma wielki duchowy sens. I jeśli Bóg tak robi i decyduje się, żeby to zrobić, to dla Niego też jest trudne, ale Bóg mówi, okej, dla dobra ogółu ja użyję Twoje życie w ten sposób. I zaufajmy Bogu w tym, że On jest dobry. I zaufajmy Bogu w tym, że kiedy te rzeczy się dzieją, to jest wielka chwała uwalniana. Tak jak Szczepan, on był kamionowany, on po prostu, w niego rzucają ze wściekłością, a jemu się twarz zmieniła jakby anioła. On zaczął świecić i on mówi, widzę niebo otwarte, a to ci jeszcze bardziej. Widzę Jezusa, widzę Syna Człowieczego, a to ci jeszcze bardziej. Ale on po prostu... On tu był, on był bity, kamienowany, ale jego już nie było. On widział, on już był tam. I to nie jest tak, że to strasznie boli, że to jest jakaś taka masakra, że w ogóle... Nie, to naprawdę wtedy jest Duch Święty, tak jak Jezus obiecał. Duch Święty mówi do nas, co mamy mówić, jak się zachowywać. Tylko ważne, żebyśmy już teraz mieli to postanowienie. Nie zaprę się Jezusa. Kiedy będzie trzeba wybierać między tym a tym, ja się nie dam skusić na kasę. Nie dam się skusić na przywileje, na to, na tamto. Ja świadomie stoję, tak jak ci młodzieńcy Daniela, mówią, nie pokłonię się, nie oddam chwały Boga za coś tam, za życie. Nie, ja wolę umrzeć. Czy mnie Bóg uratuje, czy nie, to jest Boga sprawa. Nie moja to sprawa, moje życie należy do Niego. On dał mi życie, ja też Mu dałem swoje życie. I wtedy ja muszę wchodzić w te rzeczy z decyzją. Tak jak Paweł, on wiedział wcześniej, że idzie ciężki czas i był zdecydowany, on już wiedział, jak postąpić. Boże, daj mi siłę. Modlisz się wtedy o to. Panie, daj mi siłę, daj mi mądrość, daj mi odwagę, żebym się nie zaparł. Daj mi odwagę, żebym jeszcze wykorzystał wszystkie możliwości. Tak jak słyszałem, no też takim wierzącym, którego skazali na śmierć i tam gdzieś w jakiejś Kambodży czy coś, i oni tam już stoją, no ostatnie życzenie.
proszę, żebyście mnie posłuchali przez 10 minut z zegarkiem. No i oni stoją z pistoletami, dowódca bierze zegarek, a gość zaczyna im głosić. Po 10 minutach nie ma kto strzelać, bo tamci płaczą. No to zawołał następny, zastrzelili go, ale to ci już płaczą, już są nawróceni. Wykorzystaj wszystko, tak jak Paweł wykorzystywał. To my żyjemy, aby głosić, aby opowiadać. I nasza śmierć, takie sytuacje powodują niesamowitą zmianę duchową. Tak jak Natalka tu ostatnio mówiła o tych ludziach, którzy przez Nerona byli wprowadzani i rozrywani rodzinami przez lwy. Dzieci. Wyobraź sobie, że bierzesz dwójkę swoich dzieci, żonę i wchodzisz sobie na arenę. W koło ludzie, impreza, puszczają lwy. I wiesz, że za chwilę umrzesz. Wyobrażajmy sobie takie rzeczy. Nie po to, żeby się bać, ale żeby być i zaproś wtedy do tej sytuacji Ducha Świętego. Powiedz, Boże, wchodzę teraz z Tobą i z moją żoną i z moimi dziećmi na tą arenę, ale bądź ze mną, Duchu Święty. Pokaż mi. Pomóż mi przerobić, żeby przerabiać te swoje strachy i te swoje niemożliwości już teraz z Duchem Świętym. Wiecie, żeby sobie pomyśleć, no co będzie, jak będą mi chcieli przybić do krzyża, jak będą mi chcieli odciąć głowę. Pomyśl to sobie, nie bój się tej myśli. Poproś Duchu Święty, bądź ze mną, trzymaj mnie za rękę, wchodzimy w ten rejon, w te myśli. Wchodzimy w to, ok? I Duch Święty mówi, dobra, idziemy. No i ty sobie to wyobrażasz już teraz. No i co? No dobra, no tam cię krzyczą, tam widzicie, jego twarz się zmieniła, złość, agresja. A ty, co będę robił wtedy? No to Duchu Święty, pomóż mi. Duchu Święty, pomóż mi, jesteś ze mną. Ty mnie nigdy nie zostawisz, jesteś ze mną. Robię to dla Ciebie. Ty dałeś za mnie życie, ja daję życie dla Ciebie teraz. I po prostu przerabiasz tą sytuację, kiedy jej jeszcze nie ma. Sam z Duchem Świętym, z Bogiem. To jest metoda, aby się pozbyć każdego lęku. No i co? No to przyjdą, ciachną mi tą głowę, czy mnie tam zastrzelą, czy coś. No i jestem z Panem. Musimy wiedzieć zawsze to. Bo to nie jest tak, że to koniec i jakaś masakra, tylko za tym jest dużo więcej. Ziarno, jeśli nie oburzę, nie wyda owocu. Tak? Wyobraź sobie, jestem ziarnem, teraz jestem wrzucony w ziemię, moje ciało zostanie wrzucone do grobu, ale ja wydam owoc, tak samo jak Jezus był tego pewny. Czyli gdyby Jezus nie był pewny i nie wiedział, co Ojciec mu obiecał, to On by tam nie poszedł. Ale Jego motywowało to, że On wiedział. Ty tak samo wiesz. Dzisiaj już wiesz, Biblia ci mówi, że będziesz w niebie, będziesz w Bożym Królestwie, będzie dla ciebie wspaniała nagroda. My tam możemy czytać sobie objawienie, Apokalipsę, tych, którzy umarli, którzy przelali krew, jak Bóg ich honoruje, jak Bóg ich podnosi, jak Bóg to wszystko szanuje. To nie jest zabawa. Ale przeróbmy to. Nie, bądźmy w takim miejscu, dajmy sobie czas na modlitwie. Czytajmy Słowo, pozwólmy, żeby Bóg nas zachęcał, żebyśmy mieli właściwą motywację do tego. Jak będziemy mieć motywację, to wszystko zrobimy. A jak będziemy mieć tą zasłonę strachu, niepewności, a nie wiadomo, czy ten Bóg tak, no to wtedy się rzeczywiście się zaprzemy. Ale to już jest dzisiaj zbudowanie życia ze złota. Ty już dzisiaj przez ten sposób modlitwy i myślenia spuszczasz ogień na swoje życie. Kiedy sobie wyobrazisz, że zaraz masz umrzeć, że stoi przed tobą ktoś, kto cię zastrzeli, wyprzyj się Jezusa, bo cię zabija. A ty sobie to wyobrażasz, to ty sam wchodzisz w ten ogień już dzisiaj, kiedy jego jeszcze nie ma, tak? I ten ogień wypala twoje emocje niewłaściwe, motywacje. Nagle, ojej, a co z tym, a co z tamtym, a jak tutaj tego? I to wszystko ci się wypala i zostaje samo to złoto. Pozwólmy, żeby Bóg to robił już dzisiaj. Bo to jest właśnie... Wiecie, ja tą, w cudzysłowie, technikę od początku mi Duch Święty to pokazał mojego życia z nim. I różne rzeczy, tam nie wiem, dziecko urodziło mi się któreś tam z kolei, no i tam jakaś coś się zaczęło dziać, jakaś choroba, no i nagle lęk, boję się, że mi to umrze, dziecko umrze, nie? Albo że będzie chore. No i wtedy nie uciekałem od tego, ale wchodziłem w tą sytuację. No i tak, no i co, będzie chore, no i co? No to będziemy się modlić i Bóg uzdrowi. No i co? A jak umrze?
z jakiegoś powodu, no to umrze, no to będziemy chwilę w żałobie, ale będziemy dalej służyć Panu. Wiecie, po prostu takie rozmawianie sam ze sobą o tych sytuacjach, które się dzisiaj boisz. Spuść ogień sam sobie. Pozwól, żeby Bóg dzisiaj spuścił ogień na to. Żeby te rzeczy, których się boisz, zostały spalone już dzisiaj. Możesz je sobie na spokojnie przerobić i nie czekać, aż one rzeczywiście realnie wystąpią. I wtedy będziesz mogła, będziesz mógł powiedzieć przed Bogiem: tak, Panie, jestem gotowy. Ja jestem gotowy dla Jezusa nie tylko iść do więzienia, ale nawet na śmierć. Nie tylko, że mi zabiorą pieniądze, dom. No boję się, że mi zabiorą dom. No to dobra, no to Pan mi da, gdzieś pójdę, znajdę jakiś wierzący gdzieś tam, albo będziemy w lesie sobie zbudujemy szałas. Pan nas będzie ogrzewał. Pan, nie wiem, boję się, że mnie zaczipują i nie dostanę, nie będę miał pieniędzy, nie będę miał jedzenia. No to Bóg mi zaśle mannę, albo kruki, które przyniosą mi mięso, bo tak jest napisane. Bóg mnie będzie zaopatrywał. Albo będziemy mieli trochę chleba, to Bóg sprawi, że to zostanie rozmnożone, tak jak On to zrobił. Musimy to przerabiać ze Słowem, z Duchem Świętym. I wtedy każdy nasz lęk możemy sobie skasować. Możemy wtedy schodzić bez lęku. Chodzić sobie przez życie i z podniesioną głową. Idziesz nagle, jakiś lęk znowu ci się pojawia. No to dobra, wieczorem na modlitwie się tym zajmę. Przerobię to sobie. No i znowu idę w wolności. Więc kochani, nie bójmy się tych rzeczy. One przychodzą. Jezus powiedział, że przyjdą. A Paweł miał proroctwa, a my mamy słowa Jezusa. Jezus mówi, przyjdą. Nie wiem, w jakim stopniu. Może przyjdą tak hardkorowym, że tu ktoś wejdzie i będzie do nas strzelał. A może być tak, że w koło będą strzały, a Polska rzeczywiście będzie taką wyspą, że tu będzie się nam żyło bezpiecznie. I rzeczywiście w jakiś sposób możemy do końca, nawet do przyjścia Jezusa, nie doświadczać takich rzeczy. Może tak być. Ale w sercu powinniśmy być gotowi nie tylko iść do więzienia, ale nawet i umrzeć dla Pana. W dziejach apostolskich ludzie się modlili o odwagę. To jest bardzo dobra modlitwa. Panie, daj mi odwagę. W takich sytuacjach głosił Ewangelię, żebym dawał świadectwo, nie tylko ze strachu, z takiego ojej, żebym tylko, no dobra, już utną tą głowę, ale tutaj się boję, nie, i się chowam, jestem taki, nie, niech się to tylko szybko skończy. Nie, bo mamy wzór. Oni jeszcze głosili na koniec, jeszcze odważnie opowiadali, bo jeszcze może się ktoś z tych tutaj oskarżycieli, może sędzia się nawróci. Może ten kat, który cię chce zastrzelić, się nawróci. Użyj to. Modlimy się, Duchu Święty, o tą odwagę. Dziękujemy Ci, że życie z Tobą sięga poza śmierć. Dziękujemy Ci, że śmierć to nie koniec. Dziękujemy Ci, że z radością możemy znosić grabież naszego mienia. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy oddawać szatę. Możemy iść 1000 kroków za tymi 2000 za tymi, którzy mówią, żebyśmy szli 1000. Dzięki Ci, Panie, że z Tobą wszystko jest możliwe. Dziękuję Ci, że Ty chcesz, żebyśmy byli ze złota. Że Ty nie chcesz, abyśmy byli przez ogień przeprowadzani. Modlę się, Duchu Święty, o nas wszystkich, abyś pomógł nam, abyś nas nauczył wchodzić z tymi lękami przed Twój tron. Abyś nas nauczył gasić te kłamstwa i lęki w nas Słowem Bożym, te rozżarzone pociski złego. Wzmocnij nas, Boże, napełnij nas odwagą, napełnij nas radością. Boże, dziękuję Ci, że możemy żyć dla chwały Twojego imienia. Dziękuję Ci, że możemy żyć w tak wspaniałych czasach. Dziękuję Ci, Panie, że Ty nas budzisz i że budzisz cały świat do duchowego życia. Dziękuję Ci, Panie, za ten wspaniały czas, który jest i który będzie. Dziękuję Ci, że możemy oglądać Ciebie i być prowadzeni Twoim Słowem. Dziękuję Ci za te wszystkie słowa, które są dla nas zachętą. Tych wszystkich wspaniałych bohaterów wiary, którzy nie bali się, którzy widzieli Ciebie poza śmiercią. I Ty byłeś ich motywacją, a nie dobre życie tutaj. Ty jesteś naszą motywacją, Panie. Spraw, aby to było w naszych sercach. Prosimy Cię, Duchu Święty, w imieniu Jezusa. Amen.